Dzień dobry. Ja nazywam się Krysia. Przyjechałam w Anglii na zamknięcie bardzo krótko. Bardzo dziękuję pastorowi, że dał mi możliwość, żeby tutaj coś teraz powiedzieć. Przede wszystkim chciałam powiedzieć, jaką to wielką radość mam i żebyście tak wiedzieli, w jakim jesteście miejscu, że to jest Kościół, który jest żywy i który nie ma religijności i że to jest takie ważne i że stąd będzie wielkie rzeczy Pan Bóg pewnie czynił. Ja chciałam Wam powiedzieć świadectwo o tym, jak nasz Pan Jezus jest cudowny i świadectwo mojego uzdrowienia. Ja 5 lat temu zostałam zdiagnozowana, powiedziałam, że mam raka piersi w takim stopniu, że powiedzieli mi, że natychmiast muszę iść na operację, mieć chemię i radioterapię. Więc wyznaczyli mi termin operacji gdzieś tam za tydzień, za 2 tygodnie, tak w bardzo błyskawicznym tempie. No i ja przez te 2 tygodnie, czy tam tydzień, już teraz pamiętam, po prostu cały czas się tam nie rozmawiałam, cały czas wyznawałam i mówiłam, że Pan Jezus jest moim uzdrowicielem. I tak wierzyłam, że jak pójdę do, żeby oni sprawdzili przed tą operacją, to tego wózka już nie będzie, ja będę całkowicie uzdrowiona. No jest tak przez cały czas, noc i dzień, bo wiara przychodzi ze słowa. Więc ja noc i dzień słuchałam o uzdrowieniu, różnych nauczania i słowa Bożego. Więc poszłam na te, już na dzień wyznaczonej operacji. No i niestety okazało się, że ten wózek jeszcze jest. No więc moja córka zdecydowała i ja zdecydowałam, że no dobrze, to ja pójdę na tę operację. No i później, jeszcze Wam muszę powiedzieć, że ja jestem osobą bardzo, kiedyś byłam hipochondrykiem, więc bardzo się bałam wszystkich chorób, miałam wszystkie badania możliwe, bo zawsze widziałam, że cokolwiek w moim ciele się zdarzyło, to ciągle mi zabolało, to ja chodziłam i badałam się, czy coś tam się we mnie dzieje. Więc wiedziałam, że Pan Bóg był w tym, bo kiedy się dowiedziałam, że właśnie diagnozę postawiono, że mam raka, nagle taki pokój we mnie wyszedł, że w ogóle jakoś się nie przejęło. Nawet później ludzie w kościele się o mnie modlili, każdy był tak pewnie trudno powiedzieć do takiej osoby z taką diagnozą, bo każdy nie wie co powiedzieć. Więc a ja byłam taka wypełniona takim pokojem, no ale dobra. Poszłam na tę operację, no, wzięli mnie na łóżko, to już zawieźli mnie na salę przedoperacyjną i już mieli polegać diagnozę, narkozę. I ja wtedy tak sobie pomyślałam, przecież my w kościele śpiewamy, że Jezus jest moim uzdrowicielem. I mówię, ja przecież w to wierzę. No i wtedy zrobiłam coś takiego, czego ja sama jakby się po sobie nie spodziewałam, bo ja jestem osobą bardzo łagodną i taką bardzo łagodnego ducha i nikomu nie chciałabym nigdy przeszkadzać tutaj. Mogą mi podawać narkozę, a ja im powiedziałam, ja bardzo przepraszam. I tak ich bardzo przepraszam, tych lekarzy. Ale ja wierzę, że Pan Bóg mnie uzdrowi, ja nie chcę mieć tej operacji. Więc zrobiłam coś naprawdę nieoczekiwanego. No więc angielscy lekarze bardzo są uprzejmi, wyrozumiali. Pewnie sobie pomyśleli, że jestem trochę niespełna rozumu. No ale powiedzieli, no dobrze, to no jak nie, to nie. I wywieźli mnie z powrotem na tym łóżku, tam do tych, gdzie oczekiwały kolejne osoby na operację i oczekiwała ma córka. No i tak trochę się bałam reakcji, jaka będzie reakcja tej mojej córki. Ja, moja córka jest ze swoim mężem, są pastorami takiego dużego kościoła. No więc ale się nie spodziewałam, bo jak jest twoja bliska osoba z taką diagnozą, to inaczej do tego podchodzisz i jakoś tak się trochę martwisz może. No więc ja wyjechałam, na tym wózku mnie wywieźli, znaczy. No i te kobiety się pytałam, co się stało, dlaczego tak szybko? No i moja córka powiedziała, no bo ja oczywiście jej powiedziałam, no bo moja mama wierzy, że Pan Jezus ją uzdrowi. No i wypisali mnie, wyszłam do domu, no, w poniedziałek poszłam do pracy. No i oczywiście w pracy wszyscy wiedzieli, że ja mam raka i że mam mieć operację, bo już miałam załatwione zwolnienie. No więc zjawiłam się w pracy, no i powiedziałam, że ja wierzę, że Pan Bóg mnie uzdrowi. To był początek mojej drogi, która niestety była długa. I ja Wam to mówię dlatego, że po prostu, jeżeli zaufamy Panu, to On jest wierny zawsze.
To nie jest taka nadzieja, jaką świat może mówić, o, mamy nadzieję. Jeżeli mamy nadzieję w Jezusie, to ta nadzieja nigdy nas nie zawiedzie, dlatego że to Pan Jezus jest naszą nadzieją i On jest dla nas wszystkim. I On, no ale to była długa droga i taka trudna, dlatego że ja cały czas się modliłam, cały czas słuchałam Słowa Bożego i uwielbienie i wszystko, ale niestety tutaj rósł ten nowotwór, aż dojąc do wielkości, to taki wygląda, przepraszam, tak opresyjnie dopowiem, ale to wygląda jak taki kalafior wielki. Tutaj mogłam nosić moich bluzek, ubrań normalnych, dlatego że to takie było wielkie. No i w pewnym momencie to zaczęło krwawić. Ale zawsze jak właśnie miałam jakieś krwawienie, to w imieniu Jezusa to powiedziałam, że nie i że to ma się zatrzymać w imieniu Jezusa i to się zatrzymywało. No ale tak cały czas zastanawiałam się, czy to ja może, ja tak dobrze robię, że tak ufam, dlatego że to nic się nie zmienia i tak coraz gorzej. I też sobie myślałam, może ja nie mam wystarczająco wiary, ale słuchajcie, każdy ma, Pan tu, trzeba zawsze wierzyć w to, co mówi Boże Słowo. I Boże Słowo mówi, że każdy ma wiarę, każdy ma wiarę taką malutką jak ziarno gorczyczne i to wystarczy. No i, no ale w pewnym momencie tak się zdarzyło, że ja poszłam, bo przez ten czas normalnie pracowałam. Ja nie wiem, jak ja żyłam, dlatego że to krwawiło, tam musiałam sobie patronki sama zakładać, w nocy stawałam, sobie tam zmieniałam, szłam do pracy i wychodziłam do łazienki i sobie tam, no ale dobrze, to, żeby to było szybko. No i słuchajcie, i pewnego dnia niestety weszłam do łazienki do pracy, żeby zmienić sobie ten opatrunek. To już tak dwa razy mi się zdarzyło, że właśnie krew mi tak tryskała i macie, moja córka przyjechała, pomodliła się i to wszystko wstawało. Ale w tym akurat dniu weszłam do tej łazienki i to po prostu krew mi jak z kranu tak trysnęła na po łazience tam wszędzie. No i ja już tak czułam, że już zaraz upadnę, bo z upływu krwi. No i tak ostatnim sił sobie pomyślałam, no, że to muszę szybko się wydostać, bo ja już się na śmierć wykrwawię, nikt nie będzie wiedział. No oczywiście u mnie w biurze wszyscy wiedzieli, że ja tak jestem z tym rakiem, nie wiedzieli oczywiście, jak to wygląda. No więc ja ostatnim sił wyszłam z tej łazienki, poszłam do mojej szefowej, no powiedziałam, że ja się bardzo źle czuję i upadłam. Oni zawołali pogotowie, pogotowie mi zabrało do szpitala, moja szefowa ze mną pojechała, ja mu błagałam, zawiadomiłam moją córkę. I moja córka powiedziała, że w tym momencie, kiedy oni mnie zabierali do szpitala, kiedy to się działo, to ona, jakoś Pan Bóg, Duch Święty mu jej dał, że się bardziej gorliwie niż zwykle o mnie modliła. No i zabrali mnie do szpitala i jadę sobie do tego szpitala i tak sobie myślę, Boże, teraz co ja jestem? Ci sami lekarze, ci sami konsultanci, którym powiedziałam, że ja wierzę, że Pan Bóg mnie uzdrowi, teraz ja przyjeżdżam w takim beznadziejnym stanie, i co teraz i w ogóle. No i zabrali mnie, przyjęli mnie na oddział. No i lekarz powiedział, że niestety, jeszcze miałam taki moment, że w tą noc, kiedy tylko leżałam zaraz po przywiezieniu rano, zaczęłam czytać objawienie Jana, jak uwielbiają w niebie baranka. I takim ja leżę w łóżku, bezsilna, bo straciłam tyle krwi, w beznadziejnym stanie, mi się wydawało bez żadnej nadziei. A tymczasem jak zaczęłam sobie czytać z objawienia, jak uwielbiają Pana Jezusa w niebie i jak wszyscy, to po prostu taki pokój na mnie szedł i taka radość, że zaczęłam śpiewać sobie. Moja tam przyjaciółka zatekstowała mi, mnie chciała tam powiedzieć, ja mówię, ale jestem jakbym była już w niebie. No i później lekarze mi powiedzieli, że no niestety jest w takim stanie, że już nawet nie mogą zoperować, bo to jest za wielkie. Proponują mi chemię i radioterapię. No i wypisali mnie do domu i powiedzieli, że tam mogę tam zacząć to leczenie. Ja oczywiście cały czas nie chciałam. No ale moja córka mówi, mamo, no zobacz to, może coś zdecyduj się. No. Mój konsultant to w ogóle już tak trochę się bał, że bo już ja raz już powiedziałam dobrze, później znów nie, więc oni już mnie bardzo tam dobrze znali. No ale w końcu zdecydowałam się, że no dobra, to ja może, bo już tam, a nie, czy w międzyczasie, jak byłam w domu, to
chyba z 50 pielęgniarek do mnie przychodziło i ja im zawsze mówiłam, słuchajcie, ja wiem, że mój Pan będzie miał zdrowie, ja wiem, będę jeszcze się cieszyła, was zaproszę na palot, dlatego że wiem, że mój Pan Bóg miał zdrowie, mimo że stan był beznadziejny, że już nikt nie wierzył, że ja w ogóle z tego wyjdę. No i później, ponieważ zdecydowałam się pod wpływem mojej córki, bo jest też coś takiego ważnego, moja córka z moją córką, ale jest jakby, ponieważ ona jest pastorem w kościele z moim zięciem, więc jest jakby autorytet w Moreniu. No i tak sobie pomyślałam, że jak ona jak mówi, no to mamo, chociaż weź coś spróbuj, no to stwierdziłam, że podam się pod autorytet, który jest bardzo ważny. Także ja wiem, że to jest czasami może się wydawać, że to jakiś, ale autorytet pastora w kościele jest bardzo ważny, bo dlatego, że wtedy jesteśmy pokryci jakby przez jego autorytet. No więc ja mówiłam, dobra, no to ja się poddam tej jednej chemii. No i poszłam na tą jedną chemię wieczorem. Oczywiście mój kalafior taki wielki jest, jak i nie pachnie może nawet najlepiej. Te pielęgniarki do mnie przychodziły i tam robiły różne zabiegi. No poszłam rano, oni mi wstrzyknęli jedną chemię i zrobili taki zastrzyk brzuch, który powoduje, że nie białe działka krwi się nie obniżają. I ten zastrzyk powoduje, że w ogóle leżysz jak betka i się nie możesz ruszyć. Ja do domu mnie przywieźli, jak się można. Włączyłam sobie uwielbienie i mojego ulubionego pastora Josepha Prince'a, który mówi o łasce. I cały czas, całą noc, ale mówię, Panie Jezu, jestem taka bezsilna, taka jestem słaba. Co ze mną, co w ogóle? I chciałam powiedzieć, że Pan Jezus, bo dlatego, że to jest tak, że my w naszym ciele i w naszym, to zawsze chcemy sobie jakąś chwałę przyjąć, że to albo to nasza wielka wiara, albo to nasze coś tam. To jest tylko On, to jest Jego łaska. I wtedy, kiedy ja byłam taka najsłabsza i w takim momencie, kiedy już sama siebie nic nie mogłam, to przyszedł Pan Jezus i ja rano wstałam, a to się wchłonęło, zniknęło zupełnie. No więc od razu pielęgniarka rano przyszła, no i mówiłam, ojej, to wielkie, co się stało? Te wszystkie pielęgniarki, które od tam przez dwa tygodnie mnie opatrywały, przychodziły, to nazwały mnie, że jestem pacjentem cudu, że niemożliwa taka jest rzecz, żeby coś takiego się stało. No i poszłam do swojego konsultanta, jeszcze na początku, jak ja powiedziałam im, że ja wierzę, że Pan Jezus mnie uleczy, to jest takie prawo w Anglii, że twój konsultant ze szpitala musi napisać do twojego lekarza prowadzącego tam diagnozę, co tam jest. No i napisać, że pacjentka zdiagnozowana z rakiem już takim bardzo zaawansowanym ma się poddać, proponowane leczenie to jest właśnie operacja, radioterapia, chemioterapia. No i że pacjentka odmówiła, mówiąc, że wiesz, że Pan Jezus ją uzdrowi. Mam to napisane na piśmie od mojego konsultanta, że Pan Jezus ją uzdrowi. No i poszłam do tego konsultanta, właśnie już jak mi to się całkowicie wchłonęło. No i on napisał mi, wszyscy zadziwieni, bo nic takiego nigdy się tam nie wydarzyło. No i napisał, mam też to na piśmie napisane, że olbrzymi nowotwór, to się nazywa po angielsku, bo to był taki już jak grzyby są takie, narość olbrzymia, narość ta nowotworowa, masa nowotworowa w podaniu jednej chemii w sposób niewytłumaczalny, niezwykły, po prostu wciągnęła, zniknęła. No i też mam to napisane na papierze. I właśnie ja chciałam powiedzieć, że Pan Jezus nasz jest tak cudowny i On tak po prostu wie też, tak zna Ciebie osobiście i wie. Ja wiem, że bo diabeł zawsze nas chce uderzyć w takie najsłabsze miejsce, bo jak ja byłam, zanim się nawróciłam, to byłam hipochondrykiem, więc się bałam chorób, nawet co On mi dał taką chorobę, której każdy się boi. Ale Pan nasz Jezus jest większy ponad to i nie ma nic. Nie ma raka, nie ma nic większego niż nasz Pan Jezus i każda choroba, wszystko musi przed Nim ustąpić. Każdy problem, każdy cokolwiek was dotyczy w waszym życiu, wszystko musi ustąpić przed imieniem Jezusa.
jeszcze bardzo małego, bo to na prośbę Beatki, to powiem, bo powiedziałam wam takie świadectwo, takie, no, chciałam powiedzieć takie bardzo małe świadectwo, bo nasz Pan Jezus jest żywy. Wczoraj, dzisiaj i jutro. I zawsze jest ten sam. Czyni takie same cuda, jak czynił i w naszym życiu i dla nas jest zainteresowany takimi najmniejszymi szczegółami. Ja przyjechałam z Polski, przywiozłam przepis na ciasto kreta, nie wiem, czy to znacie, i obiecałam u mnie w biurze, że ja im upiekę to ciasto kreta. W niedzielę wieczorem piekę ciasto kreta, patrzę, kupiłam śmietankę nie taką jak potrzeba. Śmietanka jest w konsystencji mleka, bijemy z moją córką mikserem, bijemy trzepaczką, nic. No i mówię, Boże, tak sobie pomyślałam, to nie była modlitwa, słuchajcie, to nie było nic. Trzymam miskę śmietanki, która jakoś po tym biciu jeszcze się zrobiła gorsza, jakby konsystencji mleka. I ja mówię, 10:00, ja do mojego marketu, tam idę przez taki park, mówię, 10:00, nie pójdę przez park. Nie prowadzę samochodu, jestem sama z moją córką, która też nie jeździ przez samochodem. Mówię, i tylko tak mówię, Panie Jezu, co ja mam zrobić, Panie Jezu, wiesz o tym, ja nie mam samochodu, nie mogę teraz iść do Azdy, co ja mam zrobić? Trzymam tą śmietankę z tym mlekiem, z tą konsystencji mleka, nagle coś takiego, puf! I ta śmietanka. Mówię wam, tak jak Pan Jezus mógł przemienić wodę w wino, po prostu dla mnie przemienił mleko w bitą śmietankę. Dziękuję. Panie Jezu. Damian, proszę cię. Damian.